Semper Fidelis, na zawsze wierny. Hasło to odnosi się do Lwowa, miasta zawsze wiernego Polsce. W okresie od września 1939 do czerwca 1941, czyli w okresie za pierwszego Sowieta, konspiratorzy lwowscy również dali wyraz temu, że byli zawsze wierni Polsce. Znajdujemy się w centrum Lwowa. Musimy mieć świadomość, czym to miasto było w okresie międzywojennym. Było to trzecie co do wielkości miasto Polski. Był to jednocześnie chyba najsilniejszy w kraju ośrodek uniwersytecki i intelektualny. Działały prężnie stowarzyszenia społeczne i partie polityczne. W końcu był to silny ośrodek wojskowy. Mieszkało tu bardzo wielu zawodowych oficerów. Lwów był chyba najbardziej mieszczańskim miastem w Polsce. W roku 1939 Kraków był ośrodkiem mniejszym, słabszym i o nieporównywalnie mniejszym znaczeniu niż to miasto, w którym się dziś znajdujemy. W wyniku wojny 1939 roku, w wyniku okupacji niemieckiej, sowieckiej, podziału Polski między dwóch zaborców, ten niezwykle ważny dla polskiego życia intelektualnego i narodowego ośrodek znalazł się pod sowiecką okupacją. Wojska niemieckie już 10 września dotarły do Lwowa. Lwów, miasto zawsze wierne Polsce, miasto szczycące się tym, że obroniło się przed bolszewicką nawałą w roku 20, szczycące się swoimi lwowskimi dziećmi, które broniły Lwowa przed Ukraińcami w 1918 roku, znowu stawiło opór najeźdźcom. Do 20 września 1939 roku trwała obrona Lwowa przed Niemcami. 22 września pod Lwów dotarły zagony sowieckie. Dowództwo Lwowa zdecydowało się poddać miasto Sowietom. Lwów przed wybuchem wojny 1939 roku był bardzo ważnym ośrodkiem politycznym, gospodarczym, naukowym dla państwa polskiego. O tyle teraz, kiedy znalazł się pod okupacją sowiecką, stał się bardzo ważnym ośrodkiem dla Ukrainy sowieckiej. W hotelu Żorż stacjonował sztab armii frontu ukraińskiego dowodzony przez marszałka Siemiona Tymoszenkę. Tutaj mieściły się władze obwodowe oraz do momentu włączenia zachodniej Ukrainy, właśnie władze zachodniej Ukrainy. Bardzo szybko Polacy mieli się przekonać, że życie w nowej rzeczywistości pod okupacją sowiecką będzie bardzo ciężkie. Główne siły wojskowe polskie wyszły z miasta. Generał Janusz Ajtis wraz z najbliższymi współpracownikami został w mieście i już 22 września zaczął budować organizację konspiracyjną.
Organizacja założona przez generała Mariana Junoszytisa nosiła nazwę Polska Organizacja Walki o Wolność, POWW. I to była pierwsza lwowska inicjatywa konspiracyjna, która następnie dała podwaliny Związkowi Walki Zbrojnej. Generał Junoszytis bardzo blisko współpracował z innym kolegą z Legionów, z generałem Borutą Spiechowiczem. Trzeba powiedzieć, że organizacja Junoszytisa opierała się z jednej strony na jego kontaktach z byłymi lub obecnymi żołnierzami Wojska Polskiego. Z drugiej strony pamiętać należy o tym, że generał Junoszytis był bardzo znanym i szanowanym działaczem Stronnictwa Narodowego. W efekcie wokół niego skupiali się głównie ludzie o tego typu zapatrywaniach, i duża część organizacji generała Junoszytisa miała charakter narodowy. Miało to potężne konsekwencje w późniejszym czasie. Organizacja rozrastała się niezwykle szybko. Już w końcu września liczyła ponad 300 członków. Temu rozrostowi nie towarzyszyły dobre zasady pracy konspiracyjnej. W efekcie bardzo szybko, bo już 27 października 1939 roku generał Junoszytis został schwytany przez NKWD i znalazł się w więzieniu. Jego miejsce w organizacji zajął generał Boruta Spiechowicz. Ale sowieccy agenci, sowieckie służby błyskawicznie znalazły się na jego tropie. Wiedząc o tym, ewakuował się ze Lwowa, wyjechał do Przemyśla, próbował przekroczyć granicę z Węgrami. Nie udało mu się to jednak i nim dotarł do granicy, w nocy z 13 na 14 listopada 1939 roku został schwytany przez NKWD. W grudniu 1939 roku siatka lwowska liczyła już kilka tysięcy ludzi. Natomiast nie było już dwóch najważniejszych dowódców i twórców tej konspiracji. I wtedy następuje przełomowy moment. Druga połowa grudnia 1939 roku. Z dwóch różnych ośrodków do Lwowa docierają wysłannicy, którzy chcą budować niezależnie tą samą organizację. 19 grudnia 1939 roku do Lwowa przybył przysłany z Paryża Tadeusz Strowski. Miał on bardzo szerokie uprawnienia otrzymane bezpośrednio od Sikorskiego. To on miał decydować, kto kim będzie we Lwowie, kto będzie przewodził organizacją. Jednocześnie 22 grudnia 1939 roku, trzy dni po Strowskim, do Lwowa przybywa z Warszawy Aleksander Kloc, wysłannik SZP, Służby Zwycięstwa Polski, i zaczyna zakładać równolegle organizację, która również będzie nazywała się Związek Walki Zbrojnej. W efekcie we Lwowie, niezależnie od siebie, będą funkcjonowały dwa ZWZ-y. Ten, który został założony przez Kloca, będzie funkcjonował jako ZWZ-2. Ten, którego dowództwo przejmie pułkownik Żuk, pułkownik Żabrowski, będzie nazywany w historiografii ZWZ-1.
Poznając losy lwowskiej konspiracji, nie da się oprzeć wrażeniu, że wielu ludzi zachowywało się bardzo niepoważnie, nieroztropnie, że to, co robili, niewiele miało wspólnego z poważną robotą konspiracyjną. Wynikało to, wydaje się, przede wszystkim z tego, że ta praca konspiracyjna miała być pracą tymczasową. Ludzie działający w konspiracji myśleli perspektywą wiosny 1940 roku, kiedy to Anglia i Francja miała zniszczyć okupantów i Polska miała odzyskać niepodległość. Dlatego działali w tak krótkiej perspektywie. Ale oprócz tego pojawiali się również ludzie, którzy byli zwykłymi hochsztaplerami. Są dwa takie sztandarowe przykłady w lwowskiej konspiracji właśnie tego typu postępowania. Pierwszym człowiekiem jest Tadeusz Strowski, legionista, ale w okresie międzywojennym z pewnymi przygodami nawet kryminalnymi. W momencie, kiedy Lwów był otoczony przez wojska niemieckie i sowieckie, on zgłosił się do jego obrony w mundurze majora, choć, jak wynika z dokumentów, nie mógł posługiwać się wyższym stopniem niż plutonowy. Następnie został wysłany przez generała Janusza Itisa do Paryża. Spotkał się tam m.in. z Sikorskim i Sosnkowskim i im sprzedał również tą swoją heroiczną wersję, że jest majorem, że brał udział w obronie Lwowa i że jest dalej zdecydowany na udział w pracy konspiracyjnej. Został wysłany do Lwowa z bardzo szerokimi pełnomocnictwami do organizowania konspiracji. Robił to bardzo ostentacyjnie, nie ukrywając, że jest emisariuszem organizacji konspiracyjnej. I to był człowiek, który był związany z tak zwanym Związkiem Walki Zbrojnej 1. Natomiast drugą osobą był Edward Gola, również w pewien sposób hochsztapler, który był związany z kolei z ZWZ 2. Człowiek, który posiadał jedynie stopień szeregowca, a mianował się sam na stopień oficerski, na stopień porucznika i również podobnie jak Strowski prowadził bardzo nieodpowiedzialną pracę organizacyjną. Miało to bardzo ważny wpływ na późniejszy rozwój wypadków i na łatwość, z jaką NKWD rozbijało obydwie organizacje. ZWZ-1 i ZWZ-2 to były w istocie dwie bardzo różne organizacje. ZWZ-1, zrzeszający środowiska narodowe, liczył w sumie około 12, może 15 tysięcy ludzi, zrzeszonych tak we Lwowie, jak również na terenie całej Galicji i Wołynia. ZWZ-2 zrzeszał środowiska sanacyjne, w dużej części środowiska żołnierzy Wojska Polskiego, ludzi przyzwyczajonych do lepszej konspiracji niż działacze partyjni ze Stronnictwa Narodowego. Środowiska te nie mogły się dogadać również z powodów osobistych animozji. Aleksander Klotz, jedna z najważniejszych postaci w ZWZ-2, był symbolem wszystkiego, co najgorsze w sanacji z punktu widzenia Stronnictwa Narodowego. Na początku lat 30. był on starostą lwowskim i pamiętano mu dobrze to, że rozganiał wiece młodzieży narodowej studenckiej, że wówczas wsławił się jako ten, który broni Żydów przed działaniami młodzieży narodowej i twardo broni reżimu Piłsudskiego, reżimu sanacji. W tej sytuacji jakiekolwiek porozumienie było niemożliwe. Warszawa dwukrotnie przysyłała emisariuszy, którzy mieli uspokoić tę sytuację, doprowadzić do zjednoczenia tego podziemia. Obie te misje zakończyły się niepowodzeniem.
od początku okupacji sowieckiej Lwowa wszelkiej działalności patriotycznej, konspiracyjnej bacznie przyglądało się NKWD. Różnymi sposobami zbierało materiały operacyjne na ludzi uważanych za nastawionych patriotycznie, antysowiecko i mających jakieś związki z konspiracją. Początkowo były to wiadomości fragmentaryczne, niepełne, jednakże z biegiem czasu ten obraz poznawany przez NKWD był coraz dokładniejszy. Momentem bardzo ważnym było aresztowanie w styczniu 1940 roku braci Stanisława i Józefa Żymierskich, kurierów z Paryża przekraczających granicę sowiecką i mających przynieść nowe rozporządzenia dla działaczy konspiracyjnych pod okupacją sowiecką. Obaj byli to bracia późniejszego marszałka Polski Michała Roli Żymierskiego. Zresztą, jak wskazują dokumenty, Stanisław prawdopodobnie już w latach 30. był wciągnięty przez swojego brata do wywiadowczej siatki sowieckiej. Żymierscy dostarczyli bardzo ważnych informacji NKWD. Poza tym NKWD zyskało bardzo ważne dokumenty, które przenosili. To w bardzo wydatny sposób poszerzyło wiedzę funkcjonariuszy NKWD na temat działalności konspiracyjnej na terenie Lwowa. Te działania NKWD zaczęły się bardzo zaciskać wokół m.in. komendanta obszaru ZWZ, pułkownika Władysława Żebrowskiego Żuka. Wiedząc o tym, przekazał dowództwo nad ZWZ-em swojemu zastępcy, podpułkownikowi Kotarskiemu Druchowi i sam próbował przekroczyć granicę z Rumunią, jednakże został zabity 25 kwietnia 1940 roku. Natomiast w kilka dni po przejęciu dowództwa został również aresztowany jego następca, podpułkownik Druch. W tym momencie władzę nad ZWZ-1 przejął major Emil Macieliński-Kornel, który już w tym momencie był zwerbowanym agentem NKWD. W tym momencie NKWD miało wielką szansę na przejęcie pełnej kontroli nad tą organizacją. Celem NKWD wcale nie była likwidacja podziemia, całkowita likwidacja podziemia. Plan był dużo bardziej diaboliczny. NKWDziści chcieli przejąć polskie podziemie po to, aby za jego pomocą operować na terenie okupacji niemieckiej. Sowieci patrzyli długoplanowo. Chcieli, by w przyszłej wojnie, wojnie, którą oni mieli toczyć z Niemcami, mieć po swojej stronie polskie podziemie. Temu służyło przejęcie Macielińskiemu, temu służyło przejęcie siatek. W efekcie likwidowano wszystkich tych, którzy mogli zorientować się w grze operacyjnej. Oni byli zdejmowani z otoczenia Macielińskiego. Z czasem dookoła Emila Macielińskiego zostało jedynie 100, może 200 ludzi, którzy albo z głupoty, albo z podłości decydowali się pracować na jego rzecz. Mimo ciężkich ciosów zadanych przez NKWD strukturom podziemia we Lwowie, struktury te, przede wszystkim struktury ZWZ-1, były w stanie przeprowadzić latem 1940 roku zamach na uosobienie okupacji Lwowa, czyli na dowódcę armii na tym terenie, marszałka Siemiona Tymoszenkę. Struktury podziemne nawiązały kontakt z sekretarką Tymoszenki. Dzięki temu wiedzieli o głównych zarządzeniach, wiedzieli o tym, gdzie Tymoszenko spędza czas. Trwały przygotowania do przeprowadzenia zamachu. Jednakże na początku
lipca 1940 roku pojawiła się informacja, że Sowieci planują przeprowadzenie masowych aresztowań wśród Polaków. Dlatego też dowództwo ZWZ-1 podjęło decyzję o przyspieszeniu planowanego zamachu. Ustalono, że z 7 na 8 lipca 1940 roku marszałek Tymoszenko będzie przebywał w parku, przy którym się znajdujemy, gdzie miał odbywać się pokaz filmowy. Jeden z konspiratorów o nazwisku Korybut Włoch de Górski nawiązał kontakt z dyrektorem ośrodka, na terenie którego miały się odbywać te pokazy filmowe. Nazywał się Markian Dederczuk. Wciągnął go do konspiracji, jak również wciągnął jeszcze jednego z pracowników tego ośrodka i sam w dniu, w którym odbywał się pokaz, wszedł na teren ośrodka i po północy wrzucił granat w między siedzących uczestników pokazu. Jak wykazują dokumenty NKWD, w wyniku zamachu zginęło 3 osoby, w tym żona jednego z dowódców armii. Już po tygodniu wszyscy konspiratorzy biorący udział w zamachu zostali aresztowani. Główna trójka była sądzona w Moskwie, zostali skazani na karę śmierci, a wyroki zostały wykonane w dniu 2 kwietnia 1941 roku. NKWD skutecznie przejęło ZWZ-1. Równolegle próbowało zrobić to samo z ZWZ-2. Nie wiemy, na ile skutecznie zakończyła się ta operacja. Kolejni komendanci byli aresztowani, jednak nie godzili się na współpracę i zostali w więzieniu. Z pewnością jednak w ZWZ-2 było kilku wysoko postawionych agentów, w tym Gola, który pełnił rolę szefa wywiadu i o najważniejszych posunięciach organizacji bezustannie informował służby sowieckie. NKWD stosował różne metody w rozpracowywaniu polskiego podziemia we Lwowie, ale schwytanie rozpracowanego członka konspiracji było dla niego dopiero początkiem drogi, jaką musiał przejść w więzieniach i katowniach NKWD. Aresztowanych traktowano w różny sposób. Tych najniżej usadowionych w strukturze konspiracyjnej zazwyczaj więziono na miejscu, wykorzystując ich do prowadzonych równolegle różnych śledztw. Używano różnych metod do zmuszenia albo do podjęcia współpracy, albo też do wyciągnięcia z więzionych odpowiednich i oczekiwanych wiadomości. Oczywiście najprostszą metodą było używanie tortur i tych tortur używano najczęściej, zresztą można to zaobserwować na zdjęciach więziennych, jakim torturom ci więźniowie byli poddawani. Ale również używano terroru psychicznego. Inaczej traktowano wyżej postawionych oficerów w strukturach podziemia. Powyżej pułkownika i generała wywożono ich najczęściej do Moskwy i tam na Łubiance. Próbowano przekonać ich do tego, że są dla państwa sowieckiego partnerami
i próbowano rozmawiać właśnie z nimi w ten sposób, jakby tymi partnerami byli. Urządzano im różnego rodzaju spotkania z wyższymi przedstawicielami bądź też z wyższymi oficerami NKWD, wojska, dla których mieli specjalne odczyty. To miało ich przekonać do tego, że Sowieci traktują ich poważnie i chcą ich przekonać do poważnej współpracy. Przez podziemie w Galicji na Wołyniu przeszło nie więcej niż 20 tysięcy ludzi. Ponad 10 tysięcy z nich zostało uwięzionych na terenie całego tego regionu. Wielu ludzi przeszło przez to więzienie. Więzienie Brygidki, wyjątkowo krwawe miejsce, NKWD-owska katownia. Co najstraszniejsze, kiedy 22 czerwca Niemcy napadły na Związek Sowiecki, ludzi tych nie zdołano uwolnić. Ofensywa niemiecka nie uratowała im życia. 26 czerwca we więzieniach lwowskich rozpoczęła się masakra więźniów. 90% ludzi tu uwięzionych zostało rozstrzelanych w celach, na miejscu, bez wyroku śmierci.